tutaj dzisiaj zakończenie sezonu Gala, podsumowująca sezon w Raciborowicach 27-22. Jak tu pachnie wysoką piłką, jaki tu jest klimat, kochani. Sytuacja nieprawdopodobna. Słuchajcie, korzystamy z Wi-Fi lokalu hotelu Ibis. Znajdujemy się przy kręgielni. Świeżo wybudowany obiekt tutaj, on dosyć mocno kooperuje, współpracuje z pobliskim aquaparkiem. Natomiast na tym torze kręgielni mieliśmy okazję się pobawić z szabełkami w tym roku Justysia. Z Paulą przyjechały do nas razem z Ryanem, bardzo sympatycznym kibicem West Ham United. Może zięciem. Mieliśmy okazję sobie tu pograć, świetnie się pobawić, kochani. Natomiast dzisiaj ten lokal został panowany przez bohaterów całego sezonu 21-22 GKS-u Raciborowice. Guciu, dawaj piątkę, to też nieczęsty widok, był tak ładnie, elegancko, na biało. Pozdrawiamy serdecznie. Natomiast wszyscy ładnie, świetnie ubrani, piękny, super klimat. Za parę chwil oddamy głos, słuchajcie, głównemu sponsorowi Marcinie Piterze oraz Łukaszowi Lisieckiemu. On będzie tutaj prowadził dzisiaj dla nas tą galę. Słuchajcie, długo z wami nie będziemy, ale bądźcie z nami. Zobaczycie najlepszego strzelca, zobaczycie, kto zrobił tutaj robotę najbardziej. Zobaczcie, może w ten sposób, nie musimy się widzieć. Zobaczcie, pięknie tutaj ogarnięty, dla nas specjalnie przygotowany, wynajęty lokal. Natomiast przypominam, że na co dzień tutaj funkcjonuje kręgielnia. Mieliśmy okazję w tej kręgielni się pobawić. Natomiast dzisiaj, kochani, jakby zanektowany przez naszych piłkarzy, ich rodziny, ich bliskich. Słuchajcie, Marcin Pitera w ten sposób chciał podziękować, uczcić awans, podziękować swoim piłkarzom za włożoną pracę, trud, serducho w odbudowę wielkiego GKS-u Raciborowice. Słuchajcie, trochę mnie przygrzało słońce, ale mimo wszystko mieliśmy festiwal strzelecki, 28 bramek, to zdecydowanie rekord ligi. Ferreira bohaterem z 8 trafionymi golami. Natomiast słuchajcie, tu już chyba za moment będzie się zaczynało dziać, dlatego jak się będę zbliżał tutaj, będę starał się nie dokuczać za bardzo swoim komentarzem. Kiedy oficjalnie się zacznie, kochani, będziemy dla was za kilka chwil tą część oficjalną transmitować. Natomiast potem będziemy szanować prywatność naszych gości. Będziemy się, słuchajcie, bawić. Natomiast gala z najwyższej pły, jak wszystko, słuchajcie, z czym projekt GKS Raciborowice się tworzy. Przepiękne dyplomy, słuchajcie. No, nie będziemy tutaj w tej chwili palić treści, żebyście mieli prezentację, żebyście mogli to zobaczyć. Natomiast w tym momencie zobaczcie krótki rzut naszych wspaniałych zawodników, ich rodziny. Dzisiaj popracowali po raz ostatni w tym sezonie. Awans stał się faktem. Z drugiego miejsca jedyna niepokonana drużyna. Alison z córeczkami, z żoną. Marek cudownie się na nich patrzy, wyglądają świetnie, pięknie, odświętnie. Denis, pozdrowienia serdeczne. Denis Lewit, mama pozdrawiała na naszym live'ie. Wiemy, że śledzi nasze wszystkie produkcje, także jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. Za kilka chwil oddamy głos Łukaszowi. Słuchajcie, kochani, za kilka chwil oddamy Łukaszkowi głos. Zobaczycie, jak się rozłożyły siły w naszej drużynie. Kto najdłuższy pobyt na boisku, kto najwięcej goli. Jakie to cyfry powstały, natomiast absolutnie na pewno jest to ewenement w skali, myślę, kraju. Na pewno to, co tutaj w Dolnośląskim województwie się tworzy, a dokładnie w klasie rozgrywkowej B w okręgu Jelenia Góra. Także słuchajcie, jeszcze chwilkę, jeszcze parę minutek i startujemy. Słuchajcie, nie chcę obracać telefonu, żeby czytać. Słuchajcie, ja jestem gotowy, możesz pozdrawiać serdecznie widzów, jesteśmy na live. Pozdrawiam was serdecznie, moi drodzy widzowie.
Zobaczcie, zapraszamy na podsumowanie sezonu. Ale Łukaszku, pozwolisz, że zaprezentuję, jak przepięknie wyglądasz. Dzisiaj oczywiście wszyscy odświętni. Na co dzień nie spotykamy się w takich ciuszkach, natomiast do twarzy ci muszę powiedzieć, kochany, w tych ciuszkach. To teraz proszę pokazać mnie jeszcze, jak możesz. Proszę bardzo. Słuchajcie, też nieczęsto się trafia. Ja akurat może bez krawata, nie musisz w poziomie, bo nam obraz ucieknie. Zepsuje nam się live, jest okej, nie? Dobra. Znaczy czekaj, jest takie coś, zobacz. Pokaż mi. No nie, właśnie obróciliśmy urządzenie i straciliśmy w tej chwili mobilność. Będziemy musieli tą galę robić już teraz, kochani, w poziomie. Szkoda. Niechcący obróciliśmy, nie będziemy jej przerywać, kochani, zostajemy w poziomie, dobra? Będziemy mieć... wiesz co, pokaż, trzymaj tak, teraz jak już jesteś w poziomie, to już teraz mam chyba... kręgarzem. Natomiast w tej chwili przechodzimy, słuchajcie, do dekoracji. Zobaczcie galę za parę chwil. Wszystko będzie jasne. Na gali podsumowujące sezon 2021-2022. Serdecznie Was witam tutaj wszystkich obecnych. Proszę o przyciszenie mikrofonu. Słuchajcie, piękny, odświetny klimat, przypominam, wielki projekt GKS-u Raciborowice. Jego główny, słuchajcie, mózg, pomysłodawca, napęd, motor, Marcin Pitera. Serdecznie na gali podsumowującej sezon 2021-2022. Przypominam, dzisiejszym spotkaniem z LKS Strażnik skończyliśmy ten sezon ulicznej awansu. Pękuje zloty, to wypadki, oczywiście więcej było tych zlotów. Czego dowodem jest awans do wyższej ligi. Tutaj serdecznie chcielibyśmy podziękować za Wasz włożony trud, poświęcenie, a przede wszystkim chciałbym podziękować Wam sponsor dzisiejszej imprezy i nasz główny sponsor również całego sezonu, pan Marcin Pitera.